Skula to platforma edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, czyli zarówno przedszkolaki, jak i cały przekrój szkoły podstawowej. Znajdziemy tam ponad 35 tysięcy pytań w postaci różnych quizów, gier. Widać, że to się dzieciakom podoba, że je ciekawi, że pojawiają się tematy zupełnie jakieś nowe, niespodziewane, które gdzieś tam dalej rozwijamy sobie. Skula dysponuje też panelem dla rodziców, w którym możemy kontrolować, co nasze dziecko już osiągnęło, w czym czuje się lepiej, który materiał ewentualnie wymaga jeszcze powtórzenia. Także jest to na pewno fajna, ciekawa funkcja, dzięki której możemy omówić z dziećmi, co już udało się razem osiągnąć, a czym jeszcze możemy się zainteresować. Gry. I co się nauczyłeś w Skuli? Nauczyłem się literek. Kolejne poziomy, coraz trudniejsze poziomy. No, ale najpierw jest łatwe, ale później się robią trudne. Znajdź taką samą literkę. Z młodszym synkiem rozwiązujemy w tej chwili zadania z literkami, z przyrody. Wiedza ogólna o świecie, postacie z bajek to są takie rzeczy, które go w tej chwili interesują, gdzie się uczy porównywania, analizowania, a starszy synek rozwiązuje zadania części mowy, utrwalamy tabliczkę mnożenia, ortografia też oczywiście, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, a oprócz tego możemy właśnie odkryć jeszcze tematy, które nas interesują, które warto zgłębić gdzieś właśnie poza komputerem. Skulę za materiał, który oferuje, za różnorodność, za ilość właśnie pytań, quizów, to, że porusza tematykę w zasadzie wszystkich przedmiotów, które są w szkole. Jak, Michał, ci się podoba gra w Skulę? Fajnie, a fajnie, a fajnie, a fajnie, a fajnie. A co ci się najbardziej podoba? Cyferki. Cyferki? Dodawanie? Aha, i trzeba go łapać, tak? Tak. Mhm. Musisz odpowiedzieć na działanie, a potem musisz nacisnąć na przykład jeden przycisk, odpowiedź, pamiętasz? Musisz to nacisnąć. Nie! Wtedy, kiedy strzałka jest na środku. Ważne, żeby dać dzieciom też alternatywę, tak? Żeby nie zaszufladkować tylko komputer, tylko tablet czy tylko książki, ale próbować wspólnie czytać, wyjście do muzeum, spacer w lesie, jakaś wyprawa, misja. To jest właśnie ważne, żeby różnicować. Im więcej dziecko będzie miało możliwości poznawania, zgłębiania różnych tematów, tym bardziej rozwinie w sobie jakieś pasje, zainteresowania. Czas, kiedy dzieci się rozwijają, kiedy są ciekawe eksperymentów, doświadczeń świata, jest naprawdę krótki i ulotny, dlatego starajmy się wybierać mądrze. Skóra to super zabawa!